Cześć, witam Cię w 10. części drugiego sezonu kursu tworzenia smart kontraktów na platformie Ethereum. W tej części poznamy interfejsy, czyli poznamy metody, w jaki sposób z naszego smart kontraktu możemy wywoływać dowolny inny smart kontrakt, który został umieszczony na blockchainie. Także myślę, że niezwykle ciekawa sytuacja i ciekawe zastosowanie. Zapraszam Cię do tego odcinka. Tutaj całą koncepcję smart kontraktów w tym kursie autorzy obrazują na przykładzie CryptoKitties, czyli również smart kontraktu, który swego czasu potrafił zapchać cały protokół Ethereum. I z racji tego, że jest to przechowywane właśnie na stałe na blockchainie, możemy w naszym smart kontrakcie, tutaj w tym czy w dowolnie innym, który z którego korzystamy, który tworzymy, możemy oczywiście wywołać publicznie dostępne funkcje z innych smart kontraktów. Także tym razem w tym odcinku nauczymy się, w jaki sposób to robić i jak to działa. Tutaj jeszcze może parę słów komentarza na przykładzie tego, co zostało udostępnione przez autorów kursu. Mamy zadeklarowany właśnie smart kontrakt o nazwie Lucky Number, czyli szczęśliwy numer, i przechowuje on właśnie szczęśliwe numery dla poszczególnych adresów zgodnie z tym, co mamy zadeklarowane w słowie kluczowy mapping, czyli dla każdego adresu, który wywoła funkcję setNumber, przypisze on tą właśnie liczbę, która została, ona została w parametrze podana. Czyli jeśli ja wywołam funkcję setNumber na przykład z wartością 7, to na blockchainie zostanie zapisana ta wartość, którą właśnie podam, i przyporządkowana do mojego adresu jako wywołującego taką funkcję. I aby właśnie stworzyć taki interfejs w tej wersji języka Solidity, korzystamy ze słowa kluczowego kontrakt, tak jakbyśmy pisali od nowa właśnie smart contract. I tutaj zgodnie z poleceniem korzystamy właśnie z CryptoKitties. Używamy nazwy dla tego kontraktu właśnie Kitty Interface. Deklaracja tego jest bardzo podobna jak deklaracja samego kontraktu, natomiast korzystamy z niej jedynie z tych funkcji danego smart kontraktu, których będziemy używać. Tak jak jest pokazane tutaj w przykładowym smart kontrakcie, mamy kontrakt number interface, który właśnie jakby jest interfejsem w innym smart kontrakcie do smart kontraktu lucky number, z którego chcemy jedynie wykorzystać funkcję get enum, czyli pobranie tej wartości, tej szczęśliwej liczby. I podobnie zrobimy w naszym przykładzie, czyli będziemy ze smart kontraktu CryptoKitties jedynie korzystać zgodnie z poleceniem z funkcji getKitty. I na co warto zwrócić uwagę, to to, że taki smart kontrakt podaje jedynie definicję takiej funkcji, natomiast nie podaje jej implementacji. Zobaczmy, w jaki sposób to działa. Tak wygląda to, że wszystko jest dobrze, także serdecznie zapraszam do zadawania pytań i do kolejnego odcinka. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję, cześć.